Grzegorz Konieczny. W tej grupie pielgrzymuje także ksiądz Gniewomir, a ilość osób, która w tym roku dotarła na Jasną Górę z grupą 14, to 78. Witamy serdecznie grupę 14. Swoje słowo powitania skieruje jeszcze do Was ksiądz biskup Grzegorz Balcerek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do wieki wieków. Amen. Bądźcie powitani i pozdrowieni, kochani pielgrzymi z grupy 14. Wchodzicie w tym roku jako pierwsi. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Wielka radość. Jesteście u tronu Matki Bożej. Tak słysząc te dzwonki, gdy tyle dzwonków, to wszystko słychać. Troszkę gorzej, jak te dzwonki się rozproszą, więc trzeba w życiu na co dzień dobro łączyć. I tak niech będzie przez cały rok. Tego Wam z całego serca życzę i szczęść Wam Boże. Zapraszamy grupę 14 przed obraz Matki Bożej. Którą w tym roku po raz pierwszy prowadził ksiądz neoprezbiter Łukasz Bąbelek. W grupie tej pielgrzymowali także dwaj bracia zakonni, brat Paweł Kulka i brat Waldemar Kruszewski, którzy wspierali tą grupę, to Julia Seniuta, natomiast pomagały jej pielęgniarki Anna, Karolina, brat Paweł, Agata i Dorota. Najstarszy uczestnik to pani Janina, najmłodsi wiekiem to Weronika i Nikola. Najwięcej razy pielgrzymowała Dorota, 23. W tej grupie pielgrzymowało dziś w tym roku 84 osoby. Grupa 15 pisze o sobie tak. 15 to grupa nad wyraz wyjątkowa. Każdy, kto w niej wkroczył, intencji swych nie chował. Przewodnikiem naszym ksiądz Łukasz Bąbelek po każdym postoju prosił: weź kabelę. Choć w grupie po raz pierwszy się pojawił, uśmiech na pielgrzymich twarzach sprawił. Po rocznej przerwie do nas wrócili Kostek i Marian, bo wszyscy za nimi tęsknili. Nasz złoty Marian bagażowozem kieruje i każdego pielgrzyma uśmiechem obdaruje. Przy aucie często 2 metry rozbrzmiewa, lecz Kostek także psalmy pięknie śpiewa. Służbę medyczną zgraną bardzo ma. Witamy bardzo serdecznie na Wałach grupę 16, która tradycyjnie pielgrzymuje z Leszna. W tym roku w grupie tej kroczyły 84 osoby. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Marcin Przybylski. Pomagają mu diakon Dawid Głowacz oraz klerycy Paweł Wawrzyniak i Adam Kwiatkowski. Lekarzem pielgrzymującym w grupie jest pani Janina Maryniak. Najstarszy wiekiem uczestnik to pan Franciszek Kubera, najmłodszy Fabian Mikołaj Ciesiłka. Najwięcej razy pielgrzymowała Urszula Ćwik, 28 razy. Słowo powitania skieruje teraz do Was ksiądz biskup Grzegorz Balcerek. Króluj nam Chrystus. Kochani, tak jak podaliście, tutaj napisaliście, że w ciągu roku zatęsknicie. Jesteście u Matki Bożej i to ten duch pielgrzymowania niech Wam przyświeca. Przez cały rok ta pamięć, że... Witamy pod Jasnogórskimi Wałami grupę 17, której przewodnikiem jest ksiądz Dawid Wasilewski. W tej grupie pielgrzymuje 58 osób.
Wśród nich są klerycy Artur Seredowicz i Przemysław Soboń. Nad chorymi czuwał pielęgniarz Krzysztof Czeszak. Najstarszy wiekiem uczestnik to Halina Woźniak, najmłodszy Adam Krzanowski, który ma 2 lata. Najwięcej razy pielgrzymował Kazimierz Rzepka, 27 rok pielgrzymowania. Charakterystycznym, reprezentującym naszą grupę przedmiotem jest parasol w kolorze czerwonym i z numerem grupy. Kochani pielgrzymi, utrudzeni, ale radośni, jesteście u stóp Matki Bożej. Bądźcie więc powitani, pozdrowieni. Przynieśliście... Witamy bardzo serdecznie grupę 19, której w tym roku pielgrzymowało 125 osób. Grupa 19 wychodzi tradycyjnie z Pudliszek. Przewodnikiem tej grupy jest ksiądz Krzysztof Giezek. Kleryk pielgrzymujący w grupie to Krzysztof Twardowski. Pielęgniarka służąca w grupie to Jolanta Szober. Najstarszy wiekiem uczestnik to Łyśkowska Jadwiga. Najmłodszy wiekiem uczestnik to Majewska Marysia, która ma 3 lata. Najdłużej pielgrzymowała pani Jadwiga 26 razy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani pielgrzymi, z grupy 19 bądźcie powitani, jesteście u celu pielgrzymowania tegorocznego tu na Jasną Górę. Przybyliście pełni dzisiaj radości, szczęścia, ale w trudzie i w tym cierpieniu, o którym była mowa tutaj w tych słowach przed chwilą, które padły. Tak to jest, że w życiu przeplatają się i radość, i cierpienie, i smutek, ale mamy być w życiu właśnie tymi, którzy swoją wiarą i świadczą o Chrystusie i czynią to z wielką radością. I tak to niech będzie na każdy dzień. Szczęść Wam Boże. Witamy bardzo serdecznie na Jasnogórskich Wałach grupę 20, która wyrusza z Grodziska Wielkopolskiego. W grupie tej pielgrzymowało 110 osób plus 30 pielgrzymów duchowych, którzy pielgrzymowali razem z pielgrzymami grupy 20 w Grodzisku. Przewodnikiem tej grupy jest ksiądz Andrzej Mujko, pomaga mu w sprawach duszpasterskich ksiądz Sebastian Kowalik. W grupie tej pielgrzymował także kleryk Tadeusz Baranowski. W grupie pielgrzymowała także siostra Gregoria Małgorzata Pelc ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanów. Lekarze pielgrzymujący w grupie to Maciej Weber i Aneta Górska. Pomagali im pielęgniarze i pielęgniarki Maria Piechocka, Weronika Lipowicz, a Hanna Najder, Halina Kotowska. Najstarszy wiekiem jest pan Zdzisław i pani Genowefa. Najmłodsza Natalia Dalaszyńska, która ma 13 lat. Najwięcej razy pielgrzymowali Karol Zwierzykowski 23 razy oraz Rafał Reczer 23 razy. Czyni z grupy 20. Utrudzeni, ale w pełni radości, szczęścia jesteście tutaj u stóp Matki Bożej. Za chwilę podejdziecie do kaplicy przed jej wizerunek, aby zawierzyć te wszystkie intencje, to z czym pielgrzymowaliście tutaj na Jasną Górę. Bardzo się cieszę, że obok was było tak wielkie zaplecze duchowe, tych, którzy waszej intencji się modlili i tak niech będzie w ciągu całego roku, że my też jesteśmy takim zapleczem duchowym. Modlimy się za innych. Szczęść Wam Boże. Witam
pielgrzymkami pod wałami jasnogórskimi, grupę 21, która wychodzi z Buku. W tym roku w grupie tej pielgrzymowało 168 osób. Przewodnikiem grupy 21 jest ksiądz Daniel Trochu-Lepszy. Klerycy, którzy pielgrzymowali w tej grupie, to Jan Cieślak, Damian Śliwiński i Łukasz Łukasik. Nad słabszymi i chorymi czuwały pielęgniarki Dorota Skałecka, Sylwia Brickholz, Małgorzata Przybył i Maria Szkudła-Pełska. Najstarszy wiekiem uczestnik to pan Bogdan Szufla, najmłodszy wiekiem uczestnik to Mikołaj Jeleń, który ma 4 lata. Najwięcej razy pielgrzymował Bogdan Szufla, 28 razy. W tej grupie pielgrzymowali także goście zagraniczni. 3 osoby z Danii i 3 osoby z Niemiec. Witamy serdecznie grupę 21. Swoje słowo skieruje teraz do was ksiądz biskup Grzegorz Balcer. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani pielgrzymi z 21 grupy, jesteście pełni radości, szczęścia. Pewnie było momentami trudno, ale jesteście u celu. Za chwilę w kaplicy Matki Bożej, a potem wspólna msza święta. Ale bądźcie powitani i pozdrowieni. W tym roku tak szczególnie dwóch świętych towarzyszyło tej pielgrzymce. Święty Jan 23 i święty Jan Paweł II. W życiu święci są ważni, bo oni nam wskazują drogę w naszym pielgrzymowaniu. Korzystajmy z ich pomocy. Szczęść Wam Boże! Witamy bardzo serdecznie pod jasnogórskimi wałami grupę pierwszą, której w tym roku pielgrzymowało 80 osób. Przewodnikiem tej grupy jest ksiądz Grzegorz Suchocki. Pozostali kapłani pielgrzymujący to ksiądz Przemysław Konieczny i ksiądz Ryszard Zieliński. Jak zawsze w grupie pierwszej pielgrzymowała także siostra Grażyna Małolepsza, siostra Elżbietanka. Pielęgniarki w tej grupie to Beata Rybicka, Genowefa Owsianna i Elżbieta Turza. Najstarszy wiekiem uczestnik to Romuald Szukała oraz siostra Grażyna. Najmłodszy wiekiem uczestnicy to rodzeństwo Maria i Piotr Lewandowscy. Marysia ma 2 lata, Piotrek 4 lata. Także Leon Staszak, który ma rok i 4 miesiące. Najwięcej razy pielgrzymował pan Kazimierz Matuszewski, 49 razy, i siostra Grażyna, która pielgrzymowała 36 razy. Pielgrzymuje z grupą pierwszą także grupa anonimowych alkoholików, których bardzo, bardzo serdecznie także dzisiaj witamy. Pielgrzymi z pierwszej grupy, pełni radości jesteście tu u stóp Matki Bożej. Za chwilę wejdziecie do kaplicy, tam przed jej wizerunek. Pod jasnogórskimi wałami grupę drugą, której w tym roku pielgrzymowało 118 osób. Przewodnikiem tej grupy jest ksiądz Adrian Szafranek. W grupie także pielgrzymuje ksiądz proboszcz Andrzej Wojciechowski. Klerycy, którzy pielgrzymowali w tym roku w tej grupie, to Jerzy Kotowski i Izaak Anci-Bosjako z Gany. Lekarz w grupie to Tomasz Kościński. Pielęgniarki, które mu pomagały, to Kalina Herbowiak i Anna Wierła. Najstarszy wiekiem uczestnik to Kalina Herbowiak. Najmłodszy wiekiem uczestnik to Mateusz, który ma 4 lata, i Franciszek, który ma 3 lata. Najwięcej razy pielgrzymował Krzysztof Jędrzejewski, 34 lata. Goście zagraniczni to wszystkim w pielgrzymce dobrze znany kleryk Izaak z Gany, Anci-Bosjako. Witamy serdecznie na jasnogórskich wałach grupę trzecią, której w tym roku pielgrzymowało 105 osób. Przewodnikiem tej grupy od lat jest ksiądz Paweł Czwojdra. W grupie pielgrzymował także ksiądz diakon Bartosz Federowicz oraz kleryk Rafał Walik. Lekarzem pielgrzymującym w grupie trzeciej jest pani Aneta Szalewicz.
Najstarsza wiekiem jest pani Gabriela Mądra. Najmłodszy uczestnik to Daria Jurga, która ma 10 lat. Najwięcej razy pielgrzymowała Barbara Cegła, 40 razy. W grupie kroczy także jeden gość zagraniczny, Jennifer z Francji, jak ksiądz biskup Grzegorz Balcery. Chrumy nam Chrystus. Bardzo dobrze, że macie takie pragnienie, jak tu przed chwilą padło. Chcemy zostać świętymi. Niech tak będzie. Pielgrzymka zapewne w tym wam ułatwiała. W tym czasie... Witamy serdecznie pod Jasnogórskimi Wałami grupę czwartą, której w tym roku pielgrzymowało 78 osób pod wodzą księdza przewodnika Jana Markowskiego. W grupie pielgrzymował także poprzedni przewodnik, ksiądz Trojan Martwiak. Pielgrzymował także ksiądz diakon Marcin Skowron oraz kleryk Jarosław Krawczyk. Lekarzami w grupie była pani Maria Dolecka i Monika Misian. Pielęgniarki to Dorota Grupa. Najstarszy wiekiem uczestnik to pani Genowefa Jędrzejczak. Najmłodszy wiekiem uczestnik to Karolina Korwalik, która ma 7 lat. Najwięcej razy pielgrzymowała Genowefa Jędrzejczak. Gośćmi zagranicznymi jest Manuel Owier z Niemiec. Z tą grupą wchodzą także pielgrzymy pielgrzymki rowerowej, którzy przyjechali tutaj już wczoraj pod przewodnictwem księdza Waldemara Szkudlarka wraz z diakonem Piotrem Michalakiem. Przybyło na rowerach 7 osób. Witamy bardzo serdecznie grupę piątą w pięknym kolorze różowym. W grupie piątej w tym roku pielgrzymowało 106 osób. Przewodził ich przewodnik ksiądz Łukasz Maćkowiak, któremu także pomagał ksiądz Marcin Budziński. Klerycy, którzy pielgrzymowali w grupie, to Oskar Neyman, Bartosz Rojna i Radosław Ślęda. Pielgrzymowały także siostry zakonne, siostra Małgorzata Laskowska i siostra Bernadeta Majcza. Lekarze pielgrzymujący w grupie to pani Monika Dąbska i Dorota Łapińska. Pielęgniarki, które pomagały, to Joanna Konrady i Anna Bożek. Najstarsi wiekiem uczestnicy to Urszula Białecka i Andrzej Symonowicz. Najmłodszy wiekiem uczestnik to Jan Miłowiśniewski, który ma 2,5 roku. Najwięcej razy pielgrzymowała siostra Małgorzata Laskowska 20 razy, Natalia Ampuła-Woźniak 20 razy i Józef Konior 20 razy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani pielgrzymi, kochani, tak jak napisaliście w tym słowie, chrześcijanin tylko może być optymistą, ma być optymistą. Pewnie nieraz są różne przeciwności, nieraz tak wydaje się, że po ludzku się wali, ale mamy być w życiu pełni radości, optymistami. Tak zapewne było w waszej grupie w czasie waszego pielgrzymowania, ale tak niech będzie w ciągu całego roku. Szczęść wam Boże. Grupę piątą zapraszamy przed obraz Matki Bożej. Thank you.
Witamy serdecznie pod Wołami Jasnogórskimi grupę siódmą, której w tym roku pielgrzymowało 187 osób. W grupie przewodniczy ksiądz Łukasz Szymański. W tej grupie kroczy także ksiądz Mateusz Misiak, proboszcz parafii farnej w Poznaniu. Klerycy pielgrzymujący w grupie siódmej to ksiądz kleryk Patryk Nachaczewski i Jakub Madajczyk. Z grupą siódmą pielgrzymowała także siostra Karolina Wacławik ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego Apału. Pielęgniarkami w grupie były Anna Stołowska, Elżbieta Zięta, Katarzyna Smutała i Agnieszka Koc. Najstarszy biegiem uczestnik to pani Felicja Tomczak, która ma już 87 lat. Najmłodsi biegiem uczestnicy to Franciszek Borowczyk, który ma prawie 5 miesięcy, oraz pielgrzymujący jeszcze w łonie matki Faustyna lub Filip Koc, które ma 4 miesiące. Najwięcej razy pielgrzymowała pani Jadwiga Cichosz, 31 razy. W grupie kroczyli także goście zagraniczni, 4 osoby z Niemiec. Walcer. Bądźcie powitani, pozdrowieni, kochani bracia kapłani, siostry. Witamy bardzo serdecznie na Jasnogórskich Wałach grupę ósmą. W tym roku pielgrzymowało w tej grupie 99 osób, a przewodził im ksiądz Wiktor Łakomec. W grupie pielgrzymował także diakon Tomasz Staśkiewicz. Klerykami, którzy pielgrzymowali w grupie, są Adrian Kurczewski i Bartosz Kana. Pielgrzymowała także z grupą ósmą siostra Gabriela Sitarz, franciszkanka rodziny Maryi. W grupie pielgrzymowała pani doktor Ewa Jabłońska, także ratownik medyczny Hanna Marczuk. Najstarszy wiekiem uczestnik to pani Cecylia. Najmłodszy wiekiem uczestnik to Władysław Jabłoński, który ma 6 miesięcy. Najwięcej razy pielgrzymował pan Waldemar Piotrowski, 31 razy. Ta cała dna i do przodu grupę pcha. Duchowego wsparcia też nam nie brakuje. Klerycy Adrian Bartek, diakon Tomek oraz siostra Gabriela dodają wiary i odwagi, kiedy sił brakuje. Na czele Komitet Krzyżowy, zawsze do marku zwarty i gotowy. Schola nasza wspaniała, całą drogę śpiewała, grała i czas nam umilała. Drogówka niezastąpiona ruchem kieruje, a służba porządkowa nad bezpieczeństwem naszym pieczę sprawuje. Choć długo oczy, to ciało słabe i dlatego mamy też wspólną ekipę ratunkową, która opiekuje się każdą osobą. Bądźcie powitani, pozdrowieni, kochani pielgrzymi. Tak jak napisaliście, człowiek jest powołany do zwycięstwa, do tego, aby odnosił w życiu zwycięstwo. Tak było zapewne i w dniach pielgrzymkowych, gdzieście pokonywali wszelkie trudności, przeciwności. Ale tak ma być w naszym życiu każdego dnia. Tam, gdzie nas Pan Bóg stawia, w tych zwykłych, szarych dniach, mamy pokonywać, ale jesteśmy wezwani do zwycięstwa. Za chwilę przejdziecie tam przed wizerunek Matki Bożej, bo jesteśmy właśnie na tym miejscu wielkiego zwycięstwa. Szczęść Wam Boże! Zapraszamy w grupę ósmą przed ołtarz Matki Bożej. Thank you.
witamy na Wołach Jasnogórskich grupę dziewiątą, której w tym roku pielgrzymowało 127 osób. Przewodnikiem od lat grupy dziewiątej jest ksiądz Adam Maćkowiak, z którym razem pielgrzymuje ksiądz Wojciech Pieczyński. W tym roku pielgrzymował w grupie dziewiątej kleryk Robert Łopatka. Pielgrzymowały także siostry zakonne, siostra Urszula Piotrowska ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa, ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. Także siostra Joanna Brześ, siostra Teresa Krzyżak, siostry misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Lekarzem pielgrzymującym w tej grupie jest pan Michał Stępin, natomiast pielęgniarką pani Teresa Sobisiak. Najstarszy wiekiem pan Jan Mrozek, najmłodszy Jerzy Janasiewicz, który ma 4 miesiące. Najwięcej razy pielgrzymował pan Jan Mrozek, 46 razy. Ta życiowa mądrość nie bierze się znikąd. Wszak ksiądz przewodnik pielgrzymuje już 18 raz, a jego 18 została godnie uczczona na wieczorku w Komorowie. W ogóle to była wyjątkowa pielgrzymka. Pogoda nas nie rozpuszczała. Spaleni słońcem, targani wiatrem, zmoczeni deszczem i odbici gradem, uparcie szliśmy dalej. Nie poddawaliśmy się, bo wiedzieliśmy, że kroczymy właściwą drogą. Drogą, którą wyznaczył nam Twój Syn, Jezus Chrystus. W tym roku szczególnie poznaliśmy wartość ciszy. Witamy bardzo serdecznie grupę dziesiątą, która wychodzi z Opalenicy. W tym roku w grupie dziesiątej pielgrzymowało 156 osób. Przewodnikiem tej grupy jest ksiądz Paweł Bogdanowicz. Pozostali kapłani to ksiądz Paweł Ogrodnik, ksiądz Henryk Szpankę i ksiądz Sebastian Galuba. W grupie pielgrzymowały także siostry zakonne. Siostra Katarzyna Kłębowska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębieckich, siostra Barbara Jóźwik i siostra Sebastiana Kaczmarek ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Opiekę medyczną w grupie sprawowały pielęgniarki Grażyna Snuszka, Marzena Garczarek, Anna Kaźmierczak i siostra Sebastiana Kaczmarek. Najstarsi wiekiem uczestnicy to Stanisław Stępień, Józef Kurkowiak i Henryk Uszak. Najmłodszy wiekiem to Asia Franczak, która ma 1,5 roku, Zuzia Franczak, która ma 6 lat, Krzysiu Nowak, Antosia Maćkowiak i Kacper Kubiak, którzy mają po 9 lat. Najwięcej razy pielgrzymowali Marek Roszkiewicz, Łukasz Maćkowiak i ksiądz Henryk Szpankę 24 razy. Witamy bardzo serdecznie grupę 11, której w tym roku kroczyło 128 osób. Przewodnikiem tej grupy jest ksiądz Piotr Szymański. Pozostali kapłani pielgrzymujący w grupie 11 to ksiądz Konrad Zygmunt i ksiądz Maciej Snela. Pielgrzymował w tej grupie także kleryk Damian Budkiewicz oraz siostra Magdalena Burińska-Urszulanka. Opiekę medyczną sprawowała służba medyczna Dorota Dzięcioł, Andrzej Kendelski i Joanna Lewandowska. Najstarszy wiekiem uczestnik to pani Henryka Raba. Najmłodszy wiekiem uczestnik to Antoni Nowak, który ma 6 lat. Najwięcej razy pielgrzymowała Ewa Skrzypek, 36 razy. Witamy bardzo serdecznie pod Wołami Jasnogórskimi grupę 12, której w tym roku kroczyło 114 osób. Przewodnikiem tej grupy jest ksiądz Adam Pawłowski. Pozostali kapłani to ksiądz Marian Podlasz, który pielgrzymował z grupą raz po raz.
Kleryk pielgrzymujący w grupie to Filip Kaźmierca. Siostry zakonne, które pielgrzymowały w grupie 12, to siostra Anna Mańczak ze zgromadzenia sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, siostra Sancja Daciuk i siostra Zacharia Trys ze zgromadzenia Dominikana. Lekarzem tej grupy jest pan Tymoteusz Białkowski, pielęgniarką Agnieszka Borowa. Najstarsi wiekiem uczestnicy to pan Piotr Marcinkowski i Krystyna Olęcka. Najmłodszy wiekiem uczestnik to Jakub Grzewka, który ma 8 lat. Najwięcej razy pielgrzymował Krzysztof Gąszczak, 29 razy. Witam i pozdrawiam Was wszystkich tutaj obecnych, jak i łączących się z nami za pośrednictwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani pielgrzymi, i zarówno ci najstarsi, i najmłodsi, dzieci, i wy, kochana młodzieży, którzy stanowicie najliczniejszą grupę pielgrzymi. Bracia kapłani z księdzem nowo mianowanym proboszczem Tomaszem Kulką, kapelanem pielgrzymki na czele oraz księdzem Rafałem Pleszewą, kochane siostry zakonne, jakże nie cieszyć się waszą obecnością, siostry i bracia, i udziałem w poznańskiej pieszej pielgrzymce. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Każda z was jest w jakiś sposób obrazem pielgrzymującej Marii, Matki Bożej. Pozdrawiam również pielgrzymów, którzy dojechali tu do Częstochowy na sam koniec pielgrzymki, czy to wczoraj, czy dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich uczestniczących we mszy świętej poprzez katolicką. Trochę potrwają, bo jest tego sporo. Najpierw podziękowania. Przede wszystkim Bogu Wszechmogącemu. To jest bardzo ważne. Dziękujemy za towarzyszenie też na szlaku pielgrzymkowym. Jako grupa 14 na znak z naszym logo grupy 14 oraz naszej legitymacji. Jeszcze mogliby sprezentować księdzu biskupowi buty, żeby na drugi rok poszedł. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.